Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Muski, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Pisaliście mi ostatnio, że wyszedł trailer Gothica Remake, więc obejrzymy go sobie razem i troszeczkę przeanalizujemy. Także rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach, kanapach czy na siedziskach i zapraszam was już serdecznie do oglądania tego materiału. Lecimy. Okej, drodzy widzowie, za chwilę obejrzymy sobie razem zwiastun Gothica Remake, także odpalamy pełny ekran, włączamy oczywiście adnotację. I lecimy, zobaczmy, co nam tutaj przygotowała Pirania. THQ Nordic Presence. Już brzmi dobrze. Alchimia, tak pokładam nadzieję po prostu w te studio. No, bardzo ładny chrząszcz. Wygląda dobrze. Widać, że już wejście do kopalni, z tyłu mamy gościa, który niesie z tyłu rudę. Fajnie to wygląda, ale przejdźmy dalej. O, biedny chrząszcz. Dobra, niech się wyostrzy. Tutaj mamy, no widać kopacza, który niesie magiczną rudę. Fajnie wyglądają te kosze. Jest to wejście do starej kopalni. 1000%. Widzimy po lewej strażnika mamy. To jest chyba średnia zbroja, bym powiedział, który też rozmawia z jakimś kopaczem. Fajnie, bo stonowali w końcu te kolory. Dobrze to wygląda. Tam z tyłu jeszcze jest jakiś kopacz i strażnik. No, wejście wygląda całkiem nieźle. Przejdźmy dalej. Co tutaj mamy? Albo to jest chyba lekka zbroja jednak? Chyba lekka. Kopacze wyglądają mega fajnie, niewolniczo. Tak jak zawsze było to pokazywane właśnie w pierwszej odsłonie, że oni tam w tych męczarniach umierali w kopalni i byli zjadani przez pełzacze. Także no, wygląda to dobrze. Przede wszystkim są ludzie przed starą kopalnią, czego nie było w oryginale, było tylko w jakichś różnych modyfikacjach czy jakichś tam patchach, które to dodawało oczywiście od fanów, którzy robili jakieś tam mody. Wygląda to dobrze. Wagoniki są, tory, w końcu jakoś ta ruda będzie wyjeżdżać. Mega fajna sprawa. To kolejnego strażnika. No wygląda to dobrze, wygląda to dobrze. Fajnie, że jest ten wózek właśnie na tą rudę, no bo w końcu jakąś muszą ją wynosić, czego chyba nie było pokazanego w Gothicu 1, nie było mówione. No całkiem spoko sprawa. Tu już przejście za ten jakby taką drugą palisadę, która była, bo była ta pierwsza i jest teraz ta druga. No fajnie, są rusztowania. Widać, że już jaskinia tam się rozpoczyna. Kopacze odpoczywają, wyglądają na naprawdę, naprawdę zmęczonych. Kolejny idzie tam z rudą. Wygląda dobrze, te worki. Ach, muzyka inspirowana Gothicem 1. Oryginalnym Kajem Rosenkranzem, także mega dobrze. Tutaj chyba jest jakiś rozdrabniacz do rudy. Tak mogę to powiedzieć. Dalej tory. I chyba mamy orka. Mamy orka, który wygląda dosyć ciekawie, muszę powiedzieć. Wygląda, jak bardziej bym powiedział, że to jest jakiś ogr niż troll, znaczy niż ork. Nie jest taki zielonkawy. Bardziej bym powiedział, że taki to jest połączenie orka właśnie gotikowego z orkiem od Tolkiena, bo oni byli tacy właśnie potężni, tacy kolorowi, czy tacy szarzy. Wolałbym chyba bardziej zielonego orka, bo ten tak bardzo ludzko mi bym nawet mógł powiedzieć wygląda. Nie podoba mi się zbytnio, niemniej jednak wszystko może się zmienić, aczkolwiek sam jego zarys jest całkiem w porządku. Być może to jest jakiś jeden gatunek orka, czy coś takiego. Wygląda to na pewno bardzo dobrze. Chodźmy dalej. No i mamy wejście do kopalni tutaj. Tory są przysypane delikatnie. Chyba nie będą używane te tory. Dwóch rozmawiających strażników. Wszyscy dalej w tych samych lekkich zbrojach straży. Prawdopodobnie lekkich, aczkolwiek wygląd na to wskazuje. Kopacz idący z jakimś workiem. Kto wie? Przejście. Tory idą dalej. Kolejni kopacze. Sypią się kamienie. No i mamy wejście. Mamy wejście. Mamy strażnika Drake'a, którego tam widać troszeczkę z tyłu, po lewej stronie. O, tutaj strażnik Drake. On miał średnią zbroję, tutaj ma chyba dalej taką samą jak wszyscy. Niemniej jednak jest i on. Powinien to być on, bo w oryginale tutaj stał. No jest to wejście do starej kopalni, jest to stara kopalnia na 175%. Nie da się z niczym innym pomylić, zresztą zbroje mówią same za siebie. No robi to fajne wrażenie, jest ciemno tutaj przede wszystkim, dobrze. Tam mamy z tyłu kolejnych strażników cieni. Powinien być tam strażnik świątynny, kto wie, może będzie przeniesiony. Ale wygląda fajnie, jest mrocznie, nie jest tak jest oświetlone tam, gdzie trzeba, a nie całość. Także jest mrok w tej starej kopalni. I mamy skok w dół, lecimy, kolejni kopacze. Jest to dobrze wyglądające.
Tu po prawej mamy chyba jakieś składowisko czegoś? Tak to wygląda? Nie jestem pewien. Dobra, chodźmy dalej. Tam po lewej bym powiedział jest miejsce, w którym stoi Jan zwykle w jedynce. Razem z innymi tam towarzyszami. Chyba tak. Tak, to mamy te przejście. Gdzie? Tutaj chyba mamy przejście tam, gdzie jest królowa pełzacza, mam wrażenie. O! Jakiś skok fajny. Tak, tutaj kopacze. Jest strażnik świątynny, jest zbroja strażnika świątynnego i muszę powiedzieć, że wygląda całkiem nieźle. Wygląda całkiem nieźle. To jest średnia zbroja strażnika świątynnego. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Jest i przetapianie rudy tutaj. Siedzą chyba kolejni strażnicy. Mamy tutaj kolejnych kopaczy. O, biją orka, którego tutaj niestety za bardzo nie widać. Tu siedzą kopacze, którzy sobie jedzą jakiś tam odpoczynek od pracy. Jest i wąż, który przetapia rudę. No, jest chyba średnia zbroja. Tak średnio to też w ogóle widać było, ale jest ten gościu, ma inną zbroję. On ma średni pancerz strażnika. No i mamy przejście tam, gdzie jest królowa pełzaczy. Tak. Mega zmęczeni niewolnicy. Bardzo dobrze, czy kopacze. Kolejny ork. Ten bardziej zielony chyba jest. Wydaje mi się, że to światło robi. Ale wygląda nawet bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie, tutaj inaczej to jakoś. Mi się też to światło robi wszystko tak naprawdę. Ale jest mrok, to mi się podoba. Jest i strażnik świątynny. Tutaj o wiele lepiej widać jego zbroję. Ciekawe czemu tutaj stoi. Tutaj powinien być, wiadomo, ktoś inny. Niemniej jednak... no, fajna zbroja, fajna. Są łysi. Brakuje tatuaży na twarzach, ale to pewnie też przyjdzie. I kopacze wchodzący do tego zakazanego szybu, tak? No, jest im rok i są pełzacze, które na tych właśnie artach wyglądały tak przerażająco. No spójrzcie tylko na tego gnojka, wygląda mega, mega potężnie. No naprawdę super, super, naprawdę fenomenalnie. Ale krwi, brutalny gotik, to jest coś, czego potrzebujemy, naprawdę. No i wpadł nas pełzacz. Gotik. No. Wishlist now. No na Steamie jest dostępne, na PlayStation 5 i Xboxie Series X. Coś mogę powiedzieć, no naprawdę zapowiada się bardzo dobrze, nie mogę się doczekać. No to będzie naprawdę coś dobrego. Gothic, stonowane kolory jest, stara kopalnia wygląda 1:1 identycznie. Troszkę tam widać więcej rzeczy jest, są ci ludzie przed tą starą kopalnią, pełzacze są mroczne. Mrok po prostu bije z ekranu nad tego zwiastunu po prostu. Strażnicy się o tym nie wyglądają dobrze, kopacze są po prostu jak niewolnicy, czyli tak jak to było w oryginalnej pierwszej części, gdzie oni po prostu byli wykorzystywani przez strażników, walczyli. Ta muzyka przede wszystkim inspirowana Kajem Rosenkrancem. Orkowie, którzy wyglądają, nie wiem, się jeszcze trochę ich poprawią, ale i tak, nie są najgorsi. Wydaje mi się, że nie będzie loading screenów w ogóle przy wejściu do lokacji. Mam przynajmniej taką nadzieję, co byłoby niesamowitym w ogóle doświadczeniem. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No na pewno przede wszystkim rozmyślenie tych ludzi jest takie, jakie w oryginale. Wydaje mi się, że będzie nawet więcej z jakichś tam bezimiennych strażników. No ta grafika, ta mało oświetlona kopalnia, tylko tam, gdzie trzeba po prostu. Także też będzie ciemno, będzie trzeba chodzić z pochodnią. No naprawdę, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać, nie mogę doczekać się kolejnych, przede wszystkim kolejnych materiałów z Gothic Remake, bo naprawdę zapowiada się to bardzo dobrze. Ci strażnicy świątyni też mają fajne zbroje, ci orkowie, ten pies hutniczy, efekty. Nie jest taki super ultra next gen, niemniej jednak wygląda to naprawdę, naprawdę mocarnie. I już nie mogę się doczekać po prostu, aż sam położę łapkę na swojej kopii. Liczę na jakąś edycję kolekcjonerską, żeby po prostu ją zakupić. Nieważne będzie kosztować, po prostu ją wezmę, bo naprawdę wygląda to dobrze. Cóż, przejdźmy już na sam koniec. Więc drodzy widzowie, jakie są wasze wrażenia po tym remake'u? Więc, drodzy widzowie, jakie są wasze wrażenia po tym zwiastunie Gothica Remake? Moje naprawdę bardzo pozytywnie. Napiszcie w komentarzach na dole, co sądzicie o tym i czy wyczekujecie Gothica Remake tak bardzo jak ja. W tym filmie to oczywiście już na tyle, także jeśli wam się materiał spodobał, zostawcie kciuka w górę, gdyż niesamowicie motywujemy to do dalszego działania oraz rozwija ten kanał. Jeśli nie subskrybujecie, walnijcie w suba oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych innych materiałów z Gothica, bo również jeszcze coś się pojawi i nie tylko z Gothica. Cóż, ja się z wami żegnam, także do widzenia, do zobaczenia i cześć. Czołem, panie i panowie!